Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiam z panem profesorem, doktorem habilitowanym Hazemem Kalai, biologiem, pracownikiem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Raszynie. To jest specjalista od procesu fotosyntezy i monitorowania stanu fizjologicznego roślin i środowiska, zdalnego monitorowania. I teraz ja rozmawiam z panem profesorem dlatego, że kilka dni temu przez wszystkie chyba media została podana taka informacja, której źródłem był rzecznik prasowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, że otóż pan profesor i jego współpracownicy opracowali niesamowitą innowację, czyli maseczkę, która jest maseczkę ochronną na twarz, której działanie według tego rzecznika SGGW jest zarówno filtrujące, jak i antywirusowe, że ona już była testowana na wirusie grypy i była bardzo, bardzo skuteczna, więc postanowiłam porozmawiać z panem profesorem, a pan profesor tak miły, że zgodził się udzielić wypowiedzi. Przejdę od razu do pierwszego pytania. Panie profesorze, mnie osobiście intryguje bardzo, skąd się wziął pomysł, by wykorzystać rośliny do filtracji powietrza. Znaczy, ja bym chciała zacząć w ogóle od tej skali makro, bo rozumiem, że ten pomysł się raczej zrodził z filtrowania powietrza w pomieszczeniach. Ja osobiście mam syna alergika na pyłki roślin i mam taki filtr mechaniczny, znaczy to jest maszyna po prostu, która filtruje powietrze, on jest profesjonalny, ma różne wkłady tam węglowe, HEPA, lampę UV wmontowaną, jonizuje powietrze jak trzeba i tak dalej. Filtruje też mechanicznie kurz. Jak pan te wszystkie elementy chce zastąpić roślinami? I czy rośliny są w pana rozwiązaniach filtrujących żywe i jak się podtrzymuje ich życie? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za umożliwienie tutaj wypowiedzi na temat tego naszego wynalazku. Chciałbym od razu przejść do odpowiedzi na Pani tutaj pytania. Skąd ten pomysł? Tak naprawdę pomysł jest stary. My jako biolodzy, jestem fizjologiem roślin, zajmujemy się roślinami od dłuższego czasu, także ja praktycznie spędzałem moją całą karierę, ponad 35 lat już po doktoracie, aby zrozumieć mechanizmy i strategie ich adaptacji i przebywania w środowisku oraz ich interakcje ze środowiskiem i z człowiekiem. W ostatnich latach część z moich badań zostały skierowane w kierunku dobór różnych gatunków roślin, które by się nadawały do wertykalnej uprawy roślin do miast, powiedzmy, w środowisku takim zewnętrznym. To jest nowa szkoła, zaczęła tak naprawdę w latach, pod koniec latach 80., początek 90. Natomiast zaczęło się tak mocno się pojawiać w mediach i w artykułach naukowych nawet na początek lat 2000 roku. Zaczęliśmy stosować różnego rodzaju właśnie różnych gatunków roślin do czyszczenia powietrza w środowisku miejskim, gdzie mamy bardzo wysokie zanieczyszczenia pyłem i innymi różnymi, prawda, nawet cząsteczkami. Robiliśmy selekcję kilku gatunków, takich lokalnych, zagranicznych. To jest zupełnie jakby oddzielna nauka w tej chwili. Są specjaliści światowi na ten temat. Nasze firmy prywatne w Polsce, zresztą ich jakby działanie w tej chwili widać w galeriach na przykład handlowych, na lotniskach, w aptekach, w biurach, że widzimy, albo w telewizjach, nawet w mediach, że, prawda, siedzi speaker, a z tyłu na przykład mamy tutaj jakąś tam zieloną ścianę. Więc zaczęło się tak, od badania na zewnątrz, później badania i dobór tych gatunków do filtrowania powietrza w takim, powiedzmy, w zamkniętych pomieszczeniach. No i tak 2-3 lata temu zaczęliśmy współpracować, bo u mnie zrobił właśnie pan doktor Jacek Mojski doktorat w Instytucie właśnie ITP, czyli Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Raszynie, na temat tych wertykalnych ścian, ich działania, możliwości i zalety.
no ewentualne wady. Wówczas myśmy wchodziliśmy, zaczęliśmy powiedzmy kontaktować się, później wchodziliśmy w kontakcie z doktorem Siya Sato z Japonii, który okazał się, że też tym się zajmuje, ale częściowo okazało się, że jego badania są bardziej w kierunku zastosowania tych roślin do filtrowania nie tylko powiedzmy powietrze od zanieczyszczeń, ale i od wirusów. Pod koniec tamtego roku, po długiej, bo ciężkiej pracy laboratoryjnej właśnie, konsultacji tutaj przede wszystkim z moim doktorantem, który tym się zajmuje obecnie, czyli pan doktor Jacek Mojski, udało się właśnie zrobić badanie takie laboratoryjne, że z tych roślin udało się stworzyć filtr, który do powietrza w pomieszczeniu, który zatrzymywał według tych naszych wyników wirusa grypy no prawie w 100%, bo nie ma filtra na całym świecie na 100%, tylko w prawie, prawda? Mm-hmm, oczywiście, to jest, w ogóle nic nie ma w świecie w 100%, więc... Tak jest. W nauce nie ma 100%. Nie ma. Ktoś tak mówi, to kłamie. Tak, to wtedy to nie jest nauka. To jest fantazja. Natomiast myśmy zaczęli z nim współpracować, z doktorem Sato, i nagle, tak jak i my, tak jak i cały świat, się obudziliśmy rano z taką wiadomością, że jest nowy wirus, prawda, jest zagrożenie, jest epidemia, później pandemia. No i teraz musimy mieć te maski i tak dalej, stąd to był tak naprawdę już mój pomysł, czy wpadłem na to, że jednak testować te rośliny ewentualnie w kierunku, już skoncentrować tylko na wirusie i skoncentrować się na takie badanie właśnie w kierunku testowania tych naszych roślin, które zostały na początku, tak jak mówię, zbadane jako filtr do pomieszczenia zamkniętych typu szpitali, kliniki, apteki i tak dalej, no w kierunku tego koronawirus. To już samo w sobie, pozwolę sobie wejść w słowo, gdybyś na przykład w aptekach, czy w sklepach, czy w galeriach handlowych udało umieścić takie filtrujące wirusy ściany roślin, to już by było bardzo pomocne, powiedziałabym szczerze. Na tą sytuację, która jest, bo przejdziemy potem pewnie do tej maseczki na twarz, ale ośmielę się wyrazić opinię, że gdyby faktycznie wykazano w niezależnych badaniach, że otóż rośliny są w stanie w jakimś tam, przejdziemy pewnie też do tego, wyfiltrować wirusy w pomieszczeniach, no to hale fabryczne, no właściwie wszystko moglibyśmy w tym momencie szybciej wrócić do normalności. Oczywiście, że tak. No, najważniejsze, tak jak mówiliśmy, to są takie obiekty na przykład strategiczne, typu na przykład, nie wiem, miejsca, gdzie się produkuje lekarstwo, prawda, albo jakieś tam sale chirurgiczne. No, tylko że tam jeszcze obowiązują zasady sterylności, a rośliny łącznie z ich wodą i tak dalej sterylne nie są, czyli wyfiltrujemy wirusa, a przyniesiemy pseudomonasa, to jeszcze może być niestety taki problem. Dlatego tak jak mówię, że na początku my mieliśmy pewność, że to są rośliny, które po prostu na pewno filtrują powietrze na zewnątrz. Później selekcja dalsza była na takie rośliny, które na pewno robią filtrację powietrza ogólnie z kurzu i innych drobiazgów, prawda, które się znajdują w powietrzu w pomieszczeniach takich zamkniętych, nawet domowych, takich warunkach domowych. No i tak jak mówię, kilka lat temu właśnie to już nie było zrobione przeze mnie, ani przez mojego doktoranta, tylko przez tego naszego partnera z Japonii. To jest długi letni taki znany wirusolog, po prostu, który się skoncentrował się na zastosowanie roślin w medycynie, więc zrobił te badania, myśmy się konsultowali, jak to mają być te zrobione, te badanie, jaki protokół ma być eksperymentalny zrobiony. No i jak pokazywał te wszystkie wyniki niedawno, także wszystko się potwierdza to, że jednak mamy coś wobec tych wirusów. Natomiast jeśli chodzi o koronawirus, to jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy się z tym tematem. To jest oczywiste, ponieważ tym wirusem jest ciężko pracować. Z nadzieją właśnie deklarujemy, że my mamy
jakby pani, kolejną alternatywę, nazwijmy to, bo tutaj pani też zadała pytanie, czy to mogą, nie wiem, będą się zastępowały na przykład filtry inne, lampy i tak dalej. Nie, nie, to jest alternatywa do wyboru. Tak jak mamy do wyboru różnego rodzaju maseczek, prawda, z różnymi stopniami na przykład, prawda, poziomu ochrony, prawda, najlepszy wiadomo to jest ten FP2. Także to jest kolejna alternatywa, która ewentualnie może być oferowana dużym. Tutaj będą, za chwilę możemy o tym mówić, bo może będzie pan miał kolejne pytanie. Znaczy właśnie wydaje mi się, że teraz jest już czas, żeby przejść do tej skali mikro, bo krążymy wokół tych masek. One są tutaj oczywiście najbardziej takim, znaczy nie, wydaje mi się, że one są równie istotnym. Równie istotnym. Ja jestem tego zdania i jako biolog też uważam, że jestem tutaj zdania, że taka sytuacja, w której pomieszczenie może być w jakimś sensie po pierwsze ładne, po drugie zdrowsze, to już w ogóle jest szczyt fajnych rozwiązań. Kawałek natury po prostu na twarzy. Umówmy się, że te maszynowe filtry są też, bywają głośne, no to też zależy, która firma je robi i jak, ale my tutaj nie jesteśmy oddawania reklamy. Więc przejdźmy może do tej skali mikro. Maska na twarz. Ja jestem realnie podekscytowana tym pomysłem, tylko nawet jeśli podtrzymamy życie, tak, bo rozumiem, że rośliny, zresztą nasi słuchacze też to pewnie wiedzą, potrzebują trochę słońca i trochę wody i generalnie dalej sobie radzą. I trochę wody z solami mineralnymi i dalej sobie radzą, bo są samożywne. I jeszcze w dodatku naprodukują tlenu, a zużyją dwutlenek węgla, więc już w ogóle wymarzonym rodzajem życia na Ziemi są. Na dzisiejsze czasy, ale czy taka cienka warstwa takiej zieleni realnie jest, po pierwsze, realnie jest w stanie coś zrobić z tym wdychanym i, co nie banalne, wydychanym powietrzem, tak? Bo wydychamy trochę inne powietrze niż wdychamy. I co, znaczy, o ile to można powiedzieć, bo ja rozumiem, że to jest pewnie jakiś top secret, ale co to są za rośliny i czy pańska innowacja ma cokolwiek wspólnego z fotosyntezą, z której jest pan renomowanym specjalistą? To znaczy, czy te rośliny były też dobierane pod kątem jakichś swoich właściwości produkcji tlenu, wydajności w procesie fotosyntezy, wytrzymałości na fazę ciemną i tak dalej, i tak dalej, no. Tak, to zacznę od odpowiedzi na to ostatnie pytanie. Jak najbardziej to ma bardzo dużo wspólnego z procesem fotosyntezy, dlatego że te dobrane gatunki, właśnie szczególnie w tym kierunku, powiedzmy, które będą używane jako filtr pomieszczeń zamkniętych, tym bardziej w masce jeszcze dodatkowo, oni muszą spełnić pewne warunki, między innymi na przykład minimalne wymagania, prawda, jakieś tam do wzrostu, czyli mała ilość wody, bo nie ukrywam, że trzeba od czasu do czasu popryskać trochę wody na tych maskach, ale to nie zaszkodzi. Chociaż człowiek wydycha dużo wilgoci z wydychanym powietrzem. Każdy, kto dzisiaj nosi te maski, mu parują okulary, jest... Sama pani tutaj ruszała bardzo ciekawy temat. Te maski działają, według naszych już testów wstępnych, działają w obu stronach. Wszystkie maski to jest zaleta. Już od razu zacznę w takim razie wymieniać, jakie są zalety, opowiadając, a później zostawiam sobie jeszcze jedno pytanie. To jest taka cienka warstwa. Owszem, taka cienka warstwa. Myśmy wybrali takie gatunki, które są tak zbudowane, tak ich struktura, że oni po prostu potrafią, chodzi o to, żeby tylko było wypełnienie ta maska, ta zewnętrzna warstwa, pod tą przezroczystą warstwą, powiedzmy, tej maski, czyli pozwalającą na przenikanie światła, prawda, nie redukując ani jego intensywność, ani spektrum, i to wystarczy. Teraz, jakie zalety? Tutaj większość masek zatrzymuje ogólnie wirusów, czy pył, czy w ogóle cokolwiek, co oni zatrzymują, w jedną stronę. Tylko najwyższa jakość, ewentualnie ten FFP2, naprawdę, no to zapewnia poziom ochrony, na przykład innych na 98%, a poziom ochrony siebie, prawda, na 95%. To jest, ale to jest droga maska. Zresztą ona jest na krótko, czyli 7-8 godzin maksimum, i to trzeba wyrzucać, po pierwsze. Po drugie, jak zdejmujemy to za godzinę użytkowania albo za 15 minut nawet, to nie wolno nam zakładać to z powrotem. Tutaj ta maseczka, ona działa w jedną i drugą stronę, czyli zatrzymuje wirusa chorej osoby, i chroni nam też przed osobami chorymi, dlatego że te rośliny
się znajdują w środku i oni funkcjonują i z jednej strony, i z drugiej. Mhm. Jedna. Druga. Korzystając jak najbardziej po prostu jeszcze z tego, co pani powiedziała, czyli z dwutlenku węgla, który my oddychamy, prawda? I z tej wilgotności, którą po prostu też dostaną, to są takie rośliny dosłownie, które oni mają bardzo mało wymaganie, jeśli chodzi o, tak jak mówi, dostępu do wody, do światła, do składników mineralnych i do dwutlenku węgla, więc to wszystko jest zapewnione praktycznie w każdym pomieszczeniu zamkniętym. I nawet jak oni są zamknięte w tej masce, to jak najbardziej oni funkcjonują idealnie funkcjonują. I to już mamy na to dowody. Także tak to wygląda. Owszem, wracam do pierwszego pytania, które pani zadała. Cienka warstwa ziemi wypełniona w tej masce jest wystarczająca, ona jest dosyć lekka, nie przeszkadzająca tak jak tamtym innych sztucznych, bym powiedział, masek, a jak najbardziej, jeśli chodzi o proces fotosyntezy, to jest związany z tym, dlatego że oni muszą mieć te rośliny spełnić ten warunek, że mają bardzo minimalne zapotrzebowanie warunków do wykonania tego procesu. Czyli też nie jest tak, że będziemy musieli pod lampeczką na noc odstawiać taką maskę, żeby ona nam przez przypadek w tak, ciemności... Tak, proszę bardzo, nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Jak będzie wie pani, no powiedzmy, tak jak mówiliśmy, że powiedzmy w takim pomieszczeniu, powiedzmy, no prawie ciemnym, te rośliny, te gatunki potrafią, proszę powiedzieć, korzystać minimalnego oświetlenia, czyli nawet mówimy o wysokości intensywności światła mniej więcej około 4 czy 5 mikroeinsteinów, czyli mikromol foton na metr kwadratowy na sekundę i wykonać ten proces fotosyntezy bez żadnych przeszkód. Czyli mówimy o lampa 40 W, która się znajduje w mieszkaniu, to jest wystarczające. To jest wystarczające. W nocy, tak jest. No to jakby słyszę rzeczy, które mnie cieszą. Byłoby pewnie wspaniale, żeby naprawdę kontynuować te badania. Teraz jakby mnie interesuje jako mikrobiologa może bardziej niż fizyk, bo człowiek jak ma, jest w stanie bardziej zaakceptować rzeczy, na których się mało zna. Więc bardziej jako mikrobiolog niż fizyk, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że rośliny na przykład, nie wiem, no mechanicznie filtrują coś, no bo jakąś gęsty wzrost, prawda, listek na listku, jak rzęsa na jeziorze i jest tak gęsto, że tam nic nie przejdzie, niepożądanego, ale co z tym działaniem antywirusowym? To znaczy ja osobiście, ale to może ja czegoś nie wiem po prostu, nie? Ja nie wiem wielu rzeczy. Dla mnie wirusy zwierzęce czy ludzkie to nie są w stanie zaatakować roślinnych komórek, czy przekroczyć ich barier komórkowych i wejść w nie, bo nie mają takiej zdolności. Wirusy zwierzęce atakują komórki zwierzęce, a wiriony i wirusy roślinne atakują komórki roślinne i mają do tego specjalne swoje tam receptory i tak dalej. Czyli na czym polega tak naprawdę, jeśli to nie jest wielka tajemnica, wirusobójczość tych wykorzystanych roślin? To znaczy, czy one posiadają w swoim składzie jakieś wirusobójcze białka, czy tam związki chemiczne, czy po prostu obserwujemy, że są wirusobójcze, ale nie do końca wiemy dlaczego? To znaczy tak, to jest też nawiązanie do kawałek tego też pytania, które zadała pani jeszcze przed chwilą, że co to za rośliny. No niestety, co to za rośliny nie możemy powiedzieć, ale... Ja rozumiem to. Tak, bo to jest pani jeszcze w czasie patentu międzynarodowego przez naszego partnera w Japonii. Także to nawet powiem szczerze, że nie możemy ani tego opublikować, ani, prawda, pojawić na razie tajemnicę, bo nie będzie to wszystko opatentowane przed wszystkim. Więc tutaj nasi nawet tutaj tak reakcje wyjrzałem, jakieś tam nasi studenci i inni naukowcy na przykład na różnych portalach i na Facebooku, na komentarze, co to jest za fantazja, czy to nie jest wiadomość, która miała być na 1 kwietnia, prawda, a nie dzisiaj i tak dalej. Ja to rozumiem reakcje ludzkie i szanuję bardzo, jak najbardziej. Sam bym się zastanawiał, co to jest. Natomiast proszę mi wybaczyć, tylko nie mogę po prostu powiedzieć w końcu, co to jest za roślina, natomiast mogę opisać ogólnie, na czym polega ich działalność. Tutaj nie nastąpi według nas do dnia dzisiejszego, myśmy tego do końca też nie zbadali,
nie nastąpi żadna reakcja, powiedzmy, między roślinami a tymi wirusami. Nastąpi po prostu zatrzymanie, tak co za słowa, fizycznego, czyli powiedzmy mechanicznego, na podstawie adsorpcji, nie absorpcji, tylko adsorpcji. Na powierzchni. Na wierzchu, zatrzymują to na wierzchu. Oni mają taką strukturę, prawdopodobnie taką zdolność, takiej, powiedzmy, do, żeby te cząsteczki przylepiać wszystko, co jest w otoczeniu. I oni wtedy po prostu wszystko, co przychodzi, nawet koło nich, dobrze, oni mają zdolność tego jakby przylepiania, przymocowania do struktury, nie pozwalające na to, żeby oni poszły dalej. Więc tutaj nie ma badania dotyczące interakcji na poziomie komórek, czy biologii molekularnej, albo jakieś zmiany genetyczne. Nie, bo ja dlatego zapytałam, panie profesorze, że związki wirusobójcze, stricte wirusobójcze z roślin są znane. Tak, to ja ostatnio pisałam właśnie dla TVP Info też taki tekst o soku z bzu czarnego. No babcie kazały pić, potem wszyscy się z tego śmiali, a potem poważna nauka się tym zajęła i okazało się, że jest tam związek chemiczny, który istotnie jest po prostu bójczy w stosunku do wirusa grypy. Koniec, kropka, po zawodach, nie? Pewnie jakby go oczyścić i zrobić takim super czystym i podawać ludziom super czysto, to być może by działał albo nie jeszcze lepiej. Natomiast no, tajemnica soku z bzu czarnego została wyświetlona, więc dlatego takie moje pytanie, no bo rośliny posiadają związki różne, nie? Bakteriostaty, bakteriobójcze. Po raz pierwszy mogę zdradzić część naszych badań, które są udokumentowane. Myśmy nawet po zatrzymaniu tego wirusa na tą maskę, po prostu myśmy wzięli te rośliny po prostu i daliśmy na wyrówkę. I na wolnych obrotach, czyli taki ruch, który człowiek by nawet nie był w stanie to zrobić, kręcąc koło siebie, prawda? Te wirusy z powrotem nim wyszły do powietrza. Okej, rozumiem. Czyli faktycznie jest to po prostu adsorpcja, mechaniczne działanie. Dokładnie, dokładnie. Także tyle mogę, bo mamy różnego rodzaju protokołów, ale proszę mi, tak jak mówię, wybaczyć jeszcze raz, to zostawiam Pełne zrozumienie, pełne zrozumienie, pełne zrozumienie. Ludzie tego nie rozumieją, atakują, ale ja to rozumiem. Czasami atak jest prowokujący w sposób taki, żeby ludzie ujawnili po prostu, na czym to polega. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nauka japońska i nauka polska coś z tego miała, żeby pan profesor coś z tego miał. Nie no, jak Japończyk dokonał zgłoszenia patentowego, no to on będzie właścicielem tego patentu, nie? Maskę to ja zgłaszam, tylko czy pomysł na maskę to jest mój. Filtrowanie to jest jego. Jego. No w każdym bądź razie, może w takim razie, skoro rozumiemy, że te rozwiązania jeszcze nie są zabezpieczone międzynarodowym zgłoszeniem patentowym, aczkolwiek ono jest w toku i to wielu detali pan nie może zdradzić, to na sam koniec zapytam. Sam pan teraz by korzystał ze swojej maski, ufając, że ona pana zabezpieczy bardziej niż powiedzmy te maski z apteki? I czy ta maska pana, bo to jest też ważne, dzisiaj wielu ludzi bardzo się denerwuje na te maski. Ja osobiście byłam przeciwnikiem szybkiego wprowadzania tych masek, ponieważ ludzie nie zdają. Ja pracowałam w środowisku P2 i P3 w moim życiu, czyli BSL2, BSL, czy ja pracowałam w takich laboratoriach. Chodzenie pół dnia w tej masce, czasami eksperyment tego wymagał, to jest po prostu straszne i powie to też każdy chirurg, każda pielęgniarka, to jest trudne. Więc ludzie narzekają, bo trudność w oddychaniu. Czy pana maska pozwala na swobodne oddychanie? Czy w niej się pocą okulary? I czy są obserwowane podrażnienia skóry w kontakcie z zastosowanymi przez państwa roślinami? Czyli czy na przykład jest tak, że ktoś pokrzywki może dostać od tego? No. Myśmy tego nie zbadali, dlatego o tym mówimy, że chcemy i szukamy partnerów przede wszystkim z Polski, z medycyny, sektora medycyny, które by zbadali, wie pani, na różne aspekty. Po pierwsze, bo myśmy tego nie zrobili, dlatego potrzebujemy większy zespół naukowców po prostu i jak najbardziej nie ukrywam fundusze. Wszyscy to potrzebujemy na badanie, chociaż myśmy już tak sponsorowali, jak się mówiłem, jak każdy naukowiec zresztą, nie chwalę, ale tak wszyscy to robią, z własnej kieszeni. Ile się da, prawda, inwestujemy w tej nauce i w tej pasji. Natomiast potrzebujemy jak najbardziej, żeby to zbadać na przykład tak, jak to wygląda w przypadku alergików, prawda, na te rośliny.
bo mamy różnego rodzaju mikstury. Proszę powiedzieć, to my nie mamy tylko jedną kompozycję roślin, tylko mamy kilka, prawda? Oni mają wspólne cechy, wspólne, powiedzmy, możliwości, prawda, i poziomy jakby ochrony. Natomiast tutaj potrzebujemy już większy poziom albo wyższy poziom zaangażowania większych zespołów, powiedzmy, naukowych, mikrobiologów, prawda, biologów molekularnych, biotechnologów, a przede wszystkim lekarzy. Także liczymy tutaj na wsparcie naszego kochanego pana ministra zdrowia, który w tej chwili, no, tak jak chyba większość z nas, też nie śpi, po prostu, póki nie upewni się, że, prawda, że jest jak najmniejsze zagrożenie w tej chwili w kraju istnieje. Więc robimy, ile się da, maksymalnie. To jest, nie chcę mówić setki, ale na pewno kilkadziesiąt jeszcze elementów testowania do zrobienia i do uzyskania odpowiednich certyfikatów, prawda? Bo to, że mi zatrzymał w laboratorium wirusa grypy, to wcale nic nie oznacza. Ja to rozumiem tych ludzi, którzy mówią, a to gadanie. Jest! Dlatego, że tylko ja widzę ten wynik, tylko ja to mam przed sobą, tylko ja widzę ten protokół, czy jest prawidłowo, tylko ja powtórzyłem to doświadczenie kilka razy i uzyskałem te same wyniki, prawda? No ludzie tego nie rozumieją też, że nie mogę od razu, bo to ludzie, którzy nie pracują w nocy, to tak nie wiedzą o tym, jak my się męczymy. Środowisko naukowe to doskonale to rozumie. Odkąd jak kończymy doświadczenie, czy w polu, czy w laboratorium, czy pod mikroskopem, do momentu publikacji, na przykład opublikowania tych wyników, proszę powiedzieć, czasami, szczególnie w dobrych czasowizmach, potrwa 2-3 lata. Także to nie jest taki prosty, prawda? Tak. A gorzej jeszcze z komercjalizacją, bo ja mam na przykład kilka już wynalazków wcześniej, które opracowałem, system monitorowania na przykład ekosystemów zdalnie. Ja siedzę teraz, rozmawiam z panią, patrzę w komputerze i widzę moje rośliny w szeklarni ITB w Raszynie w Warszawie, 45 km daleko ode mnie i mam sygnały od nich, które mówią mi o tym w tej chwili, w jakim stanie fizjologicznym moją roślinę są. Co 5 minut ja mam pomiar. Dodatkowo mam alarm, który jest włączany. Ja siedzę, rozmawiam z gośćmi, jem kolację w restauracji i dzwoni do mnie moja komórka, czy coś się zaczęło nie tak z twoimi roślinami. Mamy takie systemy i ja już opracowałem go rok temu w SGGW. Natomiast, wie pani, komercjalizacja to jest bardzo duży, taki skomplikowany proces, który niestety, też powiem szczerze, niestety nasze wszystkie uczelnie nie są jeszcze przygotowane do tego. Od tego trzeba zacząć. Sektor prywatny chce nas, w cudzych słowach, szybko łykać, prawda, zabrać. My się bronimy przed tym, bo to jest nasz patent, jakby, czyli pomysły, w którymśmy opracowali, będąc pracownikami tych instytucji, prawda, i nie możemy poza tym wejść. Więc tutaj, przepraszam, tak wchodziłem jakby na inny Ale to temat. jest ważny temat, porusza pan profesor, bardzo się cieszę, bardzo ważny temat. Właśnie ludzie bardzo często mają takie bardzo mylne wyobrażenie, zgadzam się w całej rozciągłości, na temat takiego procesu między stołem laboratoryjnym a stołem Kowalskiego, tak? I to we wszystkich naukach, to aczkolwiek rolnictwo, gdzie jeszcze w dodatku, bo ja, mój tata osobiście jest magistrem inżynierem rolnictwa, gdzie tylko przy szczegółowej uprawie, więc gdzie dziś się sieje, a za 9 miesięcy się pozbiera, a potem się dopiero policzy i tak dalej, więc wiele eksperyment w biologii molekularnej potrafi trwać pół godziny, a eksperyment polowy w rolnictwie potrafi trwać cały rok, nie? Czy 3 lata. Trzy lata nie przyjmują, te czasowisma dobre, takie agronomiczne, nie przyjmują od nas naukowców jakiekolwiek wyniki, jeśli nie robimy to przez 3 lata powtórzenie, tak? Wyników. A ja dyskutuję z nimi wszystkimi, a chociaż jestem sam edytorem naczelnym kilka czasowism światowych i taki edytorem no, znanych takich czasowisk ze środowiska biologicznego i fotochemicznego i innych, i rolniczego. I tak to wygląda, że to niestety to boli. I nie rozumieją jedną rzecz, że w naturze nie ma powtórzenia. Bo jak oni chcą ode mnie po prostu średnie wyników, 3-letnie badanie, oni wiedzą o tym, że te warunki środowiskowe, środowiska na zewnątrz, to się zmieniają od roku do roku. A kolejne 3 lata, jak pani weźmie kolejne średnią, to zupełnie inne dane pani ma. I wszystkie wyniki, które pani opublikowała, albo powiedzmy doktorant,
mogą być dosłownie rozważane, wyrzucane do śmietniku, chociaż tylko już zrobił doktorat. Ale jakby drugi doktorat zrobił, kolejne 3 lata badania polowe, by to zrobił, proszę mi uwierzyć, to mogą być na 50% przynajmniej, taka moja opinia, inne wyniki. Tak, Więc no jest. dlatego nie ma, wracamy do tego tematu pierwszego, że nie ma w nauce 100%. Nie ma. Ludzie tego muszą zrozumieć. Nie ma pewności, że jak pani weźmie aspirinę, to przestanie pani głowa, prawda, bolić. Albo toporina, albo cokolwiek innego rodzaju, prawda, lekarstwa. Nie ma pewności, że jak dostaniemy tą szczepionkę teraz, że nie zachorujemy. Nie każdy może dostać. Nie każdy ma przeciwciała odpowiednie do tego. Nie ma, to jest wracając do tego, co myśmy mówili na początek. W nauce nie ma cokolwiek, co się nazywa 100%. W naturze nie ma powtórzenia, nie ma warunków kontrolnych, ani optimum. Bo tak wszyscy, cała nauka, proszę, ja to wchodzę, ale to jest temat dosyć ważny dla naukowców. Wszyscy, cały świat, i ci, którzy opublikują w Nature, i opublikują w Science, albo w czasopismach polskich, bez punktów nawet, prawda? Mówimy o tych, które mają 200 punktów obecnie, a tych, które mają 0. Niezależnie od tego po prostu, nie ma kontroli w przyrodzie dla roślin. Kontrola nie rozumie, co to jest, roślina nie rozumie, co to jest kontrola. A my dajmy tak, że to jest warunki kontrolne, a rozumiemy tego, jakbyśmy zrobili wariant drugi doświadczenia, który się nazywa susza. Nie ma takiej, bo nie ma optimum. Nie ma optimum. Roślina jest najbardziej skomplikowana, zbudowana mechanicznie i fizycznie po prostu takie stworzenie, jak bym nazwał w cudzych słowach, bardziej inteligentne niż człowieka i zwierzęta, dlatego że jak nam cokolwiek jest źle w otoczeniu, no to my zmieniamy warunki. Ja otwieram okno, jak mi ciepło, albo zakładam baltu, jak jest mi zimno. Zwierzęta ucieka w lesie, ucieka w jaskini. A roślina, uwaga, ma stać. Co to oznacza? Ona ma największe możliwości przystosowania i adaptacji do warunków środowiska. Ośmielę się, ośmielę się. Warto uczyć się od roślin. To ja tak zawsze podsumując, mówię, warto od nich, od tego świata roślin, który jeszcze go nie znamy, się uczyć. To ja zanim jeszcze podziękuję za wypowiedź, powiem tylko dwie rzeczy. Pierwsza, że bardzo chętnie bym pana profesora w spokojniejszych może czasach, kiedy będzie pan troszkę mniej zajęty, zaproszę do takiej rozmowy na temat fotosyntezy, bo tu się naukowo bardzo wiele wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat. Ja zresztą o tym też pisałam i jak bardzo mało jeszcze ten proces jest poznany i zwłaszcza, że średnio jest uczony w szkołach i myślę, że też dlatego ludzie bardzo niewiele go rozumieją, a jest fascynujący zupełnie, jest fascynujący ten proces. To jest najważniejszy proces fizjologiczny na Ziemi, a o tym ludzie nie wiedzą. On jest ważny nie tylko dla roślin, ale to jest ważny dla człowieka, bo bez tych procesów to w ogóle byśmy nie istnieli, prawda? Bo mamy ten zamknięty układ dwutlenek węgla i tlen, który po prostu nastąpi między człowiekiem a rośliną. Także to jest najważniejszy proces fizjologiczny i potwierdzam, który nadal, tak jak pani mówiła, jest nieznany jeszcze do końca. My próbujemy zrozumieć cały czas, na czym polegają te zmiany w mechanizmach i strategiach tej fotosyntetycznej maszynerii. Tak ją nazywamy, czy tam aparat fotosyntetyczny, w zależności od zmian, które się nastąpią w warunkach środowiska. Ja jeszcze odpowiem, jeśli pani pozwoli, poprzeoczyłam odpowiedzi na to, czy się poczymy też mając okulary. Owszem, tak, mając tą maskę, natomiast o wiele mniej niż w maskach, powiedzmy, takich tradycyjnych. Gdzie oddychamy swobodnie, jak najbardziej, bo jak ja zakładam czasami tutaj w ogrodzie, niebo za terenem mojego domu się biegam i pasują idealnie. To bardzo się cieszę. To ja już pięknie podziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i czytelnicy też tekstów moich, bo ja o roślinach czasami pisuję, jako od pokoleń dziecko chłopskie z uprawą, z własnym ogrodem, z własnym ogrodem i z własną szklarnią, niewielką taką, na flance.
szklance. Natomiast tutaj bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan profesor dokończy badania, że znajdzie się zainteresowanie i przede wszystkim klinicyści ocenią przydatność tego tak dla człowieka, jak i związane z tym, że tak powiem, dobre strony i ewentualne niekorzystne strony stosowania takich masek zostaną ocenione. I jak to przy ocenie, nie? Jeśli będzie dobrze, to będzie dobrze. Tego panu profesorowi bardzo życzę i panu doktorowi, który z panem współpracuje oraz współpracownikom z Japonii. Naprawdę dużo, dużo szczęścia, bo w nauce ono też jest potrzebne. Dużo szczęścia życzę i zdrowia, bo teraz wszyscy sobie życzymy zdrowia. Dziękuję serdecznie. Też życzę panią tutaj słuchaczy najlepszego. I miejmy nadzieję, że się nam uda jakby zdobyć ich satysfakcję. My próbujemy tutaj coś zrobić, powiedzmy, no dołączyć się do tych znanych, nieznanych tak naprawdę żołnierzy, którzy w tej chwili nie śpią w Polsce, walczą na co dzień, prawda, z tą obecną sytuacją. Także ja uważam, że to jest też częściowo nasze zadanie jako naukowcy, żebyśmy... Każdy z nas na pewno potrafi coś tam, prawda, myśleć, żeby coś tam pomóc w tym kierunku, korzystając z tej jego wiedzy długoletniej, bo wszyscy są doświadczeni. Mamy bardzo dobrą, naprawdę dobrą klasę naukowców w Polsce. No i warto o tym pomyśleć, żeby jak skorzystać z tego, co ja umiem, prawda, no w tej obecnej sytuacji. Sytuacji kryzysu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję.